Hej wszystkim, z tej strony Jaju i dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć pewne darmowe malowanie, ponieważ wielu z was prosiło mnie o to, abym wam zwyczajnie w świecie pomógł. Epic Games rozdaje pewien bardzo ważny prezent i muszę po prostu wam go pokazać. Dobry towarzysz Jaju, więc udziela się do was z pomocą i wyciąga do was rękę. Jeżeli chcielibyście wspomóc mój kanał czy powiedzieć się na odcinku jak widoczna piątka, to nic trudniejszego. Wystarczy, że pochwalicie się zakupami z kodem na naszym Discordzie. Oczywiście zakupami z kodem JAJUT, który powinniście wpisać. To naprawdę nic was nie kosztuje, a może przynieść same profity, a skoro przy profitach jesteśmy, to myślę, że warto zaprezentować wam pewną stronę, dzięki której będziecie w stanie troszeczkę sobie dorobić grosza, a więc teraz, bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Słyszałem, że brakuje wam troszkę pieniędzy na fałdolca, więc dzisiaj przychodzę do was z aplikacją, dzięki której będziecie w stanie zdobyć troszeczkę grosza, co nie jest aż tak trudne. Wraz z firmą HoneyGain mamy dla was specjalną ofertę, w której to będziecie w stanie zarobić dla siebie troszeczkę grosza. Co prawda, nie będzie to suma, dzięki której będziecie w stanie wyżyć czy pojechać na Karaiby, ale zarobienie na miesiąc Netflixa, Spotify czy nawet 2000 fałdolców będzie dość proste. Wszystko, co musicie zrobić, to pobrać tę aplikację, która to działając na waszym komputerze będzie pomagała HoneyGain rozmnażać ich reklamy. I nie martwcie się, to nie wirus ani nie koparka, co sprawdziłem dla waszego bezpieczeństwa. Jeżeli natomiast wejdziecie z linku aktywującego, który to macie w opisie, to będziecie w stanie już na startowy brać aż 5 dolarów, czyli na nasz aktualny przelicznik, najpewniej większość z was będzie już w stanie mogła kupić starter pack. HoneyGain to aplikacja pomagająca wam cieszyć się przyjemnościami z drobnych usług, prosto zarabiając bez najmniejszych problemów i zmartwień o wasze dane czy stan komputera. Więcej w opisie, a teraz wracając do filmu. Jak teraz widzicie, mój licznik dyni to 0 na 8, a więc dzisiaj pokażę wam, jak znaleźć je wszystkie. W sumie w całym evencie będzie ich ponad 20 i dzięki temu będzie można zdobyć parę darmowych przedmiotów, a jeden z nich właśnie teraz widzicie. Jest to według mnie jedno z najlepszych malowań, ponieważ idealnie komponuje się z widoczną skórką. Także ja dzisiaj wam tutaj pokażę, jak odnaleźć przynajmniej według mnie jedno z najlepszych malowań. No a żeby to zrobić, będziemy musieli znaleźć aż 8 dyń i jedną już możecie zauważyć, bo znajduje się dokładnie tam na szczycie tego kościoła. Jednakże jak się do niego dostać? No sprawa może być tutaj w niektórych przypadkach dość mocno skomplikowana, ponieważ jest to naprawdę wszystko nieźle pochowane. Tutaj widzimy, że aktualny tryb kreatywny ma naprawdę wiele smaczków i wątków. No i tutaj chociażby musimy odprawić rytuał, żeby dostać się dalej, także musimy dostać się właśnie na tę oto platformę, aby następnie użyć jakiejś emotki. Także my może pomachajmy i dzięki temu właśnie zrobiliśmy pierwszą część rytuału. Teraz możemy finalnie odejść od tego pana. No niestety krzywdy mu nie możemy zrobić, ale możemy iść dalej, aby znaleźć oczywiście tutaj dynię. Także ja już wam pokazuję drogę do niej. Wiem, że jedna na pewno będzie ciężka, bo będzie trzeba tam się dostać parkurem, ale już niemalże jesteśmy. O, już tutaj właśnie możemy wejść. W ogóle ta mapa jest naprawdę spooky, jeżeli by tak po paru siorbach na nią wejść i sobie zagrać. Także naprawdę fajna znajdźka. No i tutaj mamy pierwszą dynię, także podnosi mi. No i mamy nawet straszne dźwięki, także my lecimy do kolejnych. Daleko nie musimy szukać, ponieważ znajdują się niedaleko miejsca respu i wystarczy, że pójdziemy sobie tutaj na lewo i tutaj mamy już to kolejną dynię, także dzięki temu mamy 2 na 8 dyń. No jak widzicie, mamy tutaj takie kolejne wejście, tak właściwie to po równoległej stronie do tamtego, no i możemy oczywiście tutaj sobie wejść. Tutaj mamy parę mapek, jeżeli chcielibyście pograć jakieś specjalne Halloweenowe tryby. No i tutaj sobie zbieram kolejną to dynkę. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale mam właśnie tego skina, który otrzymał dwie darmowe edycje stylów, także jeżeli zastanawiacie się nad jakimś Halloweenowym fajnym skinem, to zdecydowanie wam polecam właśnie ten. Kolejna z dyń znajduje się właśnie tutaj, jak widzimy. Nie możemy się tam dostać siłą, ani nie możemy tutaj się przecisnąć przez kratę, także musimy najwidoczniej znaleźć jakiś klucz. No i znajduje się on... Naprawdę, jeżeli by wejść na tą mapę pod chmielonym, to myślę, że można się nawet i wystraszyć. Ale ja już wam pokazuję, gdzie znajduje się właśnie ten sekretny klucz do tej skrytki. Także musimy podejść tutaj do kapliczki, która znajduje się niedaleko, i użyć tego oto pomnika, który to swoją drogą był chyba w sezonie 4 w przeciekach i w efekcie końcowym nigdy niestety nie trafił do gry, także go tutaj używamy. Do czegoś tutaj doszło, już wam pokazuję do czego. Doszło do tego, że możemy odblokować jeden z tutaj widocznych grobów.
tym nic nie ma, ale już w tym takim zalanym betonem coś się znajdować będzie, bo widzicie, możemy go zniszczyć. I tutaj właśnie znajduje się kluczyk, który sobie zbieramy i idziemy po prostu do naszej celi. Okej, jesteśmy w środku, możemy użyć kluczyka i tak oto mamy 4 na 8 dni, czyli jesteśmy w połowie drogi do darmowej emoty. Okej, a więc teraz jesteśmy w kolejnym już to spookim miejscu. No jak słyszycie, jest to jakiś dom, najprawdopodobniej jakiejś wiedźmy i tutaj musimy się jakoś do środka dostać, aby znaleźć naszą dynię, ale już wam tutaj pokazuję, jak się właśnie tutaj dostaje, ponieważ jak widzicie, drzwi główne mamy zablokowane, no i najwidoczniej musimy znaleźć jakieś sekretne przejście. Zanim znajdziemy nasze sekretne przejście, to tutaj po drodze mamy kolejną dynię i aby ją tutaj wziąć, musimy wykonać drobny parkour, no jak widzicie, niestety moje skillsy mi tutaj nie pozwalają, także może sobie odsunę mikrofon. Także dobrze, troszeczkę się pomęczyłem, no ale finalnie mamy 5 na 8 dni, a ja teraz już szybciutko lecę do sekretnego pomieszczenia. No tak się akurat stało, że po drodze mamy kolejną ukrytą dnię, już wam pokazuję. Tutaj właśnie mamy tę kapliczkę, tutaj gdzie był grób, no i tutaj mamy kolejną sekretną dnię, która po prostu znajduje się za tyłem tego oto ogromnego obeliska. Także może finalnie przejdźmy do tego sekretnego przejścia. Także sekretne przejście przed sobą już widzę, a wy możecie w ramach takiej przybyszowej zagadki powiedzieć, który element z widocznych tutaj na właśnie screenie, który widzicie, może być właśnie tym sekretnym przejściem. No tutaj jest to od razu niemalże zauważalne i nie jest to ta dziura, nie jest to ta dziura, a jest to ta oto dziura. Także może musimy podejść do tej studzienki i tutaj tak delikatnie się zakraść, właśnie tutaj dać kucaka i musimy tam się po prostu dostać i troszeczkę wskoczyć. Może to być delikatnie problematyczne, żeby tutaj znaleźć odpowiedni kąt, ale dobra, od tej strony możecie bezpiecznie skoczyć. No i tak oto znajdujecie po prostu kolejny cave i jest tu muzyka aż nadto głośno. No i tutaj mamy kolejną dynię, no i została nam jeszcze jedna do znalezienia swoją drogą. No naprawdę tak dosyć spooky tutaj wszystko jest, no... Widzicie, mamy tutaj nawet jakieś szepty, także dlatego mówię, że Halloween to w ogóle mój ulubiony okres w roku, ponieważ sama atmosfera tego wszystkiego jest genialna. No i znajdujemy się w tym opuszczonym domku, który mieliśmy wcześniej właśnie odwieźć, do którego nie mieliśmy wcześniej dostępu. No i tutaj dostajemy się piwnicą, Jezu, aż okej. Tutaj się dałem zrobić, nie jestem podchmielony. No i okej, no i musimy znaleźć naszą ostatnią dynię. Tutaj widzimy, że się od razu zamknęło, ale autentycznie mi delikatnie ciśnienie podskoczyło. Także gdzie się to wszystko znajduje? A no tutaj dokładnie za ostatnią szafką. Także zbieramy naszą ostatnią dynię. No i tak oto ukończyliśmy zadanie Halloween. Jest to jedno z wielu, ponieważ tych dni będzie do zebrania aż 20, co oznacza, że naprawdę będziecie musieli troszeczkę poszukać. Ja oczywiście dzisiaj to taki pierwszy odcinek, jutro wrzucę drugą część, ponieważ te dnie pojawiają się jakby tak fragmentami. Pierwsze pojawiły się 21 i 22 października, a kolejne pojawią się 23 i 24, także 24 otrzymacie, gdzie znaleźć już je wszystkie, tak aby codziennie nie wrzucać wam tego samego odcinka. Także ja wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o subie i łapce w górę, a także o kodzie JAJŁYTY w Fortnite sklepie. Wielkie dzięki, a ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!